Słuchajcie, wzięłam się w końcu za foliaczek. Sałatki rosną pięknie. Tamte dwie wypadły z obiegu, bo zjadły je chyba jakieś robalki. A reszta pięknie rośnie. Coś pysznego, coś pięknego i w ogóle. I dostałam pomidory od znajomych. Taki nasz handel wymienny. Znajomy bierze obornik przekompostowany od naszych zwierzaków. No i za to dostajemy różne gratisy. Właśnie przedwczoraj dostałam pomidory. Dzisiaj się wzięłam za ich sadzenie. I dzisiaj dostałam jeszcze paprykę od tego pana. No i tak, do foliaka nie zaglądałam kilka dni. I okazało się, że w tym kompoście było mnóstwo, albo i jeszcze więcej nasion koniczyny. Po prostu tyle koniczyny jak na polu. Wydaje mi się, że to był obornik wymieszany z końskim. W końskich kupach jest dużo więcej nasion, które przetrwają, bo krowa jest przeżuwaczem i u niej nie wszystkie nasiona przeżyją trawienie. A w końskim jest tego mnóstwo, no i tak jak tu widać, troszeczkę nie miałam ostatnio czasu się tu zająć. Tutaj troszeczkę pieliłam, no to jest różnica. No a tu nie pieliłam. No i dzisiaj sadzę te pomidory i chciałabym pokazać, jak wygląda. No bo tutaj na tej ziemi rodzimej, tak jak pokazywałam, kładłam bardzo grubą warstwę kartonów. No i chcę pokazać, że kiedy my to robiliśmy? 1,5 miesiąca temu z tego kartonu zostają strzępki już dosłownie. Teraz wykopuję głębsze dołki pod pomidory i tu już kartonu praktycznie, jak kopałam to taką szufelką, kopię to taką szufelką i już ta szufelka nawet nie napotyka na opór z tego kartonu, więc karton fajnie wygłuszył te chwasty, żeby nie wychodziły spod spodu ten pesz, chwilowo przynajmniej, no a nie jest żadną tu przeszkodą, barierą dla korzeni, jak się chce posadzić te. Także myślę, że jeżeli sałata miałaby dłuższe korzenie, to też bez problemu by się przebiła przez ten karton. Sadzoneczki przepiękne, duże. I tu pokażę, może nie każdy wie, ja też się dopiero uczę. Jeżeli mamy taką piękną sadzonkę pomidora, to tutaj mamy dwa takie listki, które były pierwsze. To są pierwsze te listki, które wychodzą z nasionka, jak pomidorek wyrośnie. Te listki należy oberwać przy sadzeniu i sadzić aż po te drugie, po ten drugi węzeł, czy nie wiem jak to się nazywa, u pomidora. I dotąd trzeba wkopać pomidor, więc dlatego te dołki muszą być głębsze. Tutaj te już zaczynają kwitnąć, czy co? Czy to liście? Ej, nie wiem, naprawdę pierwszy raz w życiu sadzę pomidory. Sugeruję się tylko tym, co usłyszałam od tego pana, bo oni się zajmują tym, no mają tego chyba dużo więcej. Posadzić. Nic nie daje pod spód. Kazali mi to podlać porządnie po posadzeniu. I 2 tygodnie nie podlewać. Niech to sobie rośnie tak, jak sobie to chce. A po 2 tygodniach podlać to wodą z drożdżami. I troszeczkę cukru można dodać. O, także to na razie tyle. Ja się biorę dalej za robotę. Tutaj już mam jedną posadzoną, opieloną. Teraz druga. I wtedy jeszcze dużo, 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 dużo pracy przede mną. Nie wiem nawet, czy się dzisiaj wyrobię z tym. Pokonałam folię. Jak dzisiaj to zobaczyłam, to sama w siebie nie wierzyłam, ale jednak udało się. Całą tą koniczynę udało się fajnie powyrywać, bardzo fajnie wychodziło. Pomidorki wsadzone, 4 papryki też. Nagietki, żeby, no wiadomo, na szkodniki. No i jeszcze mam tu wszędzie
doniczki, pudełeczka, w których rosły te pomidory, bo każda doniczka ma numerek i tam mam zapiskę, jaka to odmiana, jakiego koloru i tak dalej. To porządny hodowca pomidorów był, więc wszystko jest napisane. Mam i muszę jakoś pooznaczać te pomidorki. Może po prostu zrobię patyczki z numerkami, bo te doniczki muszę zwrócić. Rzodkiewki już mi wyrosły. Już są takie nawet. O. Nie wiem, czy widać. Takie prawie do zjedzenia są już. Więc jest ok. Pomidory podlane. Zlane mocno. Ogólnie jestem dumna z siebie dzisiaj. Tak wygląda folia pod koniec maja. Sałaty rozrosły się przepięknie. Po prostu aż szal je zrywać do jedzenia. Są prześliczne. Ogromne i do tego pyszne, bo próbowaliśmy po jednym listku, bo jeszcze nikt się nie odważył zerwać całej, bo szkoda. Pomidory już pięknie rosną, poprzyjmowały się wszystkie, więc chyba od serca dostałam je. No i teraz nie wiem, bo już zaczynają kwitnąć, a chyba te pierwsze się obrywa kwiaty. Coś tam mi się obiło o uszy, żeby one dalej sobie rosły. To możecie podpowiedzieć w komentarzach. Rzodkiewka. Dużo osób mi pisało, że jest za gorąco rzodkiewce. Nie jest za gorąco. Coś pięknego. No, dzisiaj pomidory będą podlewane dopiero drugi raz. Pierwszy raz od posadzenia. Bo tak dostałam taki nakaz od pana, który mi dał sadzonki. I dzisiaj będą podlewane z drożdżami. Od razu pokażę, jak wyglądają grządki pod koniec maja. Jestem strasznie zadowolona. Szpinak urósł przepiękny, już go muszę zbierać. Koperek. To jest jakaś rzepa czy coś takiego. I chyba jest za gęsto posiana, będę musiała ją przerwać. Pietruszka naciowa. Buraczki. Buraczki powschodziły tak... Ja je siałam bardzo rzadko, co prawda, bo siałam pojedyncze nasionka, więc w miarę powschodziły. A druga grządka, cebula cukrowa, marchew, pietruszka, pomiędzy nimi jeszcze pory powciskane. No też wszystko fajnie wyszło. Dzisiaj musimy to mocno podlać. Wielu osobom przeszkadza ta ohydna trawa, która porasta dookoła skrzynie. I Karol już to chciał kosić. Mama chciała wyrywać i w ogóle. No wyrywać jeszcze można, ale mówię, żadnego koszenia nie będzie, bo tutaj mieszkają moje jaszczurki, miliard innych owadów, zwierzaków i tak dalej, których ja nie pozwolę skrzywdzić. I ta trawa tutaj ma być. Można ją trochę powyrywać, kurkom zanieść, ale to tyle. Koszenia nie będzie. No i przy okazji porównam te grządki, które się cudownie piele, no bo oczywiście to nie rośnie sobie tak czysto i pięknie samo, no nie? Oprócz podlewania to jest też troszeczkę pielenia, ale pielenia jest naprawdę odrobinkę. Tylko to, co wzejdzie z wierzchu, od razu wyrywałam takie centymetr, pół centymetra, takie chwaściki. I porównam to z grządką, która została założona na ziemi, gdzie był pesz. No takie były resztki peżu. To jest ta górka, którą Karol mi usypał z tej takiej obornika ziemi z wybiegu ukrów. Bób wyrósł bardzo fajnie. Szpinak za gęsto posiany. No i też właśnie tak dziwnie rośnie, no bo on tak jak tutaj, no nie?
jest albo wielki, albo maluśki i znowu wielki. Nie wiem dlaczego tak jest. Tu jest jakaś też rzepa, trochę kapusty. Kapusty, które kupiłam i posadziłam, fajnie się przyjęły, a kapusty, które kupiłam, poleżały dzień na słońcu. Przepraszam, wiem, czuję się winna, bo chyba je trochę uśmierciłam. Przyjęły się słabiej, ale myślę, że przynajmniej połowa się przyjmie. No i por. Pory okropnie przerasta pesz i po prostu nie da się go wytępić. Ja to zrywam i zrywam i zrywam bez przerwy. Można to zrywać codziennie i słabo. Jeśli chodzi o wzrost, no to jest właśnie porównanie porów. Pory no nie wyglądają tak źle. Grubieją sobie. Te tutaj na grządce może wyglądają odrobinkę lepiej, ale szału nie ma, także różnica jest niewielka. O, tak właśnie wszystko na bieżąco wyrywam. Jak tylko przechodzę 10 razy dziennie obok, no to też zawsze wszystko wyrywam. I dlatego tu jest czysto. Także taka grządka wprost na ziemi. Mogłam chociaż kartony dać pod spód, ale nie dałam. No i no pesz poprzerastał. Nie wiem, coś wymyślę może na przyszły rok. To znaczy myślę, że na przyszły rok to jeszcze co najmniej ze dwie takie grządki podwyższone w tym miejscu zrobimy i będzie w zupełności nam wystarczy. W tym roku posiałam więcej różnych takich, jakąś rzepę, której... A no jeszcze mam selery też się poprzyjmowały fajnie. Bo szpinak będzie do zbioru niedługo, więc pomiędzy posadziłam selery. Jak zbiorę szpinak, no to wtedy sobie selery mają miejsce, żeby rosnąć. Co ja chciałam powiedzieć? No posadziłam jakąś rzepę, której tam nigdy nie sadziliśmy, ale chcemy spróbować, czy to wyrośnie i jak to smakuje. No i bób. Bobu to w ogóle u nas nikt nie sadził, więc nie wiem, co to będzie, jak to smakuje i tak dalej. I tutaj mam takie fajne porównanie, bo to jest bób. Bób dokładnie taki sam, jak ten tutaj, z tego samego opakowania. Tylko ten bób był wysiany w domu. Ja w ogóle nie wiedziałam, no nie. Wysiałam ten bób, postawiłam niedaleko grzejnika, podlewam. On sobie wyrósł, zaczął rosnąć po prostu. Szokująco szybko rósł, po prostu, nie wiem, 5 centymetrów dziennie miałam wrażenie, że rósł. Wyleciał mi z tego pojemnika, rósł do góry, do góry, do góry. Ja go w końcu wyniosłam z domu. On zaczął uciekać w ogóle z tego pojemnika całkiem. No i później czytam w ogóle, że bób nie powinien tak wyglądać. W ogóle sadzonka to właśnie tak bardziej powinna być zwarta i tak dalej. No a on mi trochę wybujał, trochę bardzo mi wybujał. No i tu jest takie porównanie, co prawda on pięknie zaczął kwitnąć. I nie wiem, czy z tego będą jakieś strąki, czy coś tam zobaczymy. Tutaj też jeden przy sadzeniu mi się złamał i bardzo fajnie odrósł na nowo. No, ten do kwitnięcia jeszcze się nie bierze. Ale właśnie jest taki niższy, grubszy i chyba taki powinien być. No, ale to taki mały eksperyment. Tego to musiałam podpierać na sznureczkach, go podwiązałam z obu stron i no, i zobaczymy, czy wyda jakiś plon, czy nie. No i jeszcze ogóreczki na podporach. Też się pokusiłam na coś takiego. Tylko jakoś słabo wzeszły. Tu w ogóle jest posiana cała paczka ogórków. Ale chyba jeszcze będę musiała dosiać więcej. Tak to wygląda na tą chwilę. Na tą chwilę jestem bardzo zadowolona z grządek podwyższonych. O wiele łatwiej w nich zachować.
porządek. Tak, dzisiaj się biorę za sianie dyń i cukinii. Muszę przygotować grządkę, która już zarosła okropnie. Ale chyba najpierw zrobię tą od ulicy. A tamta zarosła jeszcze okropniej. Dużo zmian na ranczu ostatnio mamy. W sensie, że zwierzaki pozmieniały lokum. Już 5 jałówek pojechało do nowego domku, a dzisiaj jadą byczki. I wyobraźcie sobie, że razem z nimi przyjdzie pasek. Patrzcie, wstawaj. Ja wiem, że jest wcześnie. Hej. Dzień dobry. Zaraz pan jedzie w podróż. Wstaniesz? Ciemno tutaj trochę. Wstaniesz? No wstawaj. Przydupasku. Pokaż się, jaki piękny urosłeś. O tak. O, od razu lepiej. Jedziesz sobie dzisiaj. Jadą aż do Bydgoszczy. Chłopaki. No klusek się z niego zrobił, gładziutki. Misie, pysie. Kurczę, jakoś na jesień to człowiek tak nie jest przyzwyczajony do nich, a po zimie jak się przy nich chodzi, no jak się przy nich chodzi całą zimę, no to te słodziaki. Dobra, zwijam szlauch. Musimy tutaj dużo rzeczy ogarnąć, żeby samochód się zmieścił. Trzeba wywieźć Belę siana. Zobaczcie, jaki mam widok z serowarni. Mama wróbel karmiąca małego wróbelka. Boże, oby tylko żaden z naszych kotów nie przyszedł. Chodzi, zbiera mu ziarenka różne. A maluszek sobie wcina. Maluchy tak skrzydełkami właśnie charakterystycznie robił, żeby dostać jeść. Ale powiem szczerze, że nie wiedziałam, że one od razu jedzą ziarna. Myślałam, że one długo się żywią samymi robaczkami. A ten wróbel już mu zbiera owies. Płatki z owsa. Jak przebiera, szuka dobrych. Szuka tych środków z ziaren. Ta pierdołka chodzi sama. Sama nie potrafi nic znaleźć. Tylko czeka na jedzonko. W ogóle bardzo fajnie jest mieć okno z widokiem na podwórko, na... O, chyba zobaczyły mnie. Z widokiem na zwierzaki. Od razu dzień staje się milszy. Ostatnio zaszło u nas bardzo dużo zmian. Wywieźliśmy wszystkie krowy na letnie pastwisko. Została tutaj niebieska jest za płotem, Florka, Zorka, nasza chora krowa. No a dzisiaj wypuszczamy konie. Obraliśmy taką strategię, bo konie mogą troszkę ganiać kozy. Kozy wyganiamy już od 3 dni, żeby trochę małe się przyzwyczaiły. Laura, nie wpadnij w kupę. Żeby troszkę się przyzwyczaiły młode koźlaki i kozy do wybiegu.
i wypuszczaliśmy je bez koni. Konie były tutaj zamknięte na tej kwaterce swojej. Józefuś, idziesz do swojej florki. No. I teraz nadszedł dzień wypuszczenia koni Gamoni. Trawka, w końcu traweczka. Czy jest coś piękniejszego niż konie o zachodzie słońca? Jest coś piękniejszego, Laura, o zachodzie słońca. Komary od Daniej. Zefir? Skończyło się. W końcu karmienie sianem, tworzenie wody i tak dalej. Krowy są na pastwisku u siebie, konie tutaj, kozy, owce są wypuszczane. Może będziemy mieć trochę więcej czasu, chociaż nie wiem.